Cześć drogi widzu, witam Cię w internecie, a konkretniej na YouTubie, na kanale edukacyjno-rozrywkowo-lifestyle'owym Puchacz. Czy słyszałeś albo słyszałaś kiedyś o Turcji? No bo przecież na pewno przez ostatnie 10 lat albo był jakiś kryzys w Turcji, albo właśnie coś się udało Turkom, a może graliśmy z nimi w piłkę nożną, albo ktoś powiedział jakąś ciekawostkę o Turcji. Tak naprawdę, uśredniając, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak istotną rolę na arenie międzynarodowej obecnie, ale też przez długie, długie lata odgrywała Turcja, czy wcześniej Imperium Osmańskie, i porównamy tę wiedzę z tym, ile wiemy tak naprawdę na temat historii tego kraju i na ile rozumiemy to, jak ten kraj jest obecny w na przykład geopolityce dzisiaj, no to wyjdzie, że tak naprawdę o Turcji wiemy niewiele. A szkoda. I są aż dwa argumenty, dla których faktycznie jakby, no, szkoda. Po pierwsze, historia Turcji, czy w ogóle tego regionu, jest niezwykle fascynująca i też ma naprawdę duży wpływ na to, jak kształtowała się Europa taka nasza. I jeszcze jest drugi powód, to znaczy Turcja dalej jest bardzo, bardzo ważnym aktorem na takiej rozgrywce międzynarodowej i w tym sensie ten odcinek jest wyjątkowy, bo będę Cię do tego przekonywał nie tylko ja, ale także kanał Orb News, razem z którym połączyłem siły po to, żeby pokazać Ci za jednym zamachem zarówno historię tego regionu, jak i też pokazać, jak na arenie międzynarodowej jest on ważny do dzisiaj. Tak, to my. My jesteśmy Orb News, tam jest Puchacz, ale to raczej wiecie, bo jesteście na jego kanale i powiemy dokładnie to, co chciał Puchacz. Dokładnie to. Mam nadzieję, drogi widzu, że docenisz to jako dodatkową wartość i już teraz zapraszam Cię bardzo, bardzo gorąco na kanał Chłopaków, dlatego że rzeczy, które tam znajdziecie, są w przeciwieństwie do moich z reguły aktualne i jednocześnie są podszyte warstwą ironii i humoru, która jest wyznacznikiem osoby posiadającej IQ wyższe niż to biurko. Także zapraszam serdecznie. Pierwsze ludy, którym można przypiąć taką trochę łatkę pradziadka Turków, to są Hetyci, którzy rozwijali swoją działalność między Morzem Egejskim a Eufratem, no i w pewnym momencie nabrali takie znaczenie i taką siłę w tym terenie, że byli naprawdę dużą siłą polityczną. Hetyci rozwijali pierwszą administrację, kulturę, uczyli się tego, jak obrabiać metale, czy to szlachetne, czy to też takie metale przemysłowe, budowali pierwszą cywilizację, która w pewnym momencie stała się naprawdę potężna, aczkolwiek było to bardzo, bardzo wcześnie, jeszcze przed czasami imperiów, o których uczymy się w czasach antycznych. Hetyci zostaną w sposób taki dość naturalny wchłonięci przez kolejne imperia, które pojawią się w regionie, ale pewne elementy tożsamości wspólnej dla ludów, które kiedyś znajdowały się pod panowaniem Hetytów, no już będzie trwać od tamtego momentu, więc można powiedzieć, że to tam zaczyna się historia Turcji. Później nadchodzi czas panowania Persji, która bardzo mocno rozepchała się łokciami w tym regionie. Później w następstwie Persji pojawiają się Macedończycy, no i Aleksander Macedoński, który podbija te ziemię, aczkolwiek po jego śmierci, jak doskonale wiesz z mojego odcinka poświęconego no właśnie Aleksandrowi Wielkiemu, mamy taki okres jak wojny diadochów, czyli wodzowie na poszczególnych ziemiach, które zostały no tak jakby bez władcy po śmierci Aleksandra Wielkiego, walczą o panowanie w konkretnym regionie i obserwujemy proces tak zwanej retrybalizacji, to znaczy wszystkie ludy, które zostały połączone twardą ręką Aleksandra Macedońskiego, a wcześniej władców perskich, teraz znowu walczą o panowanie w regionie, co sprawia, że zamiast stać się jednością, powoli dzielą się na mniejsze obszary, które walczą ze sobą. A co no? No ale bardzo szybko tę walkę przerywa inne imperium, tym razem Imperium Rzymskie. Drop it. Imperium Rzymskie na skali tych wszystkich imperiów wydaje się najbardziej solidne, ale oczywiście też, jak doskonale wiesz, upadnie. Z tym, że Imperium Rzymskie upada dużo dłużej i ten proces jest mniej dynamiczny, przez co nie mamy już tutaj do czynienia z tak intensywną, no właśnie, walką każdego z każdym, tylko stopniowym traceniu wpływów przez Rzymian, którzy później podzielą się, jak doskonale wiesz, na cesarstwo wschodnio-rzymskie i zachodnio-rzymskie, z czego to zachodnio-rzymskie, no tak naprawdę ma na sobie już na dzień dobry wyrok śmierci, ale to cesarstwo wschodnie dalej będzie zabiegać o względy w tym regionie i będzie starać się pilnować swoich interesów, no właśnie tam, gdzie za kilkaset lat będziemy już mówić o powstaniu Turcji. W tamtym regionie te wpływy rzymskie są dość silne bardzo, bardzo długo, a później zostają w pewien sposób naturalnie zastąpione przez wpływy bizantyjskie, które są równoważone przez wpływy no, praktycznie każdej innej kultury, jaką jesteśmy sobie w stanie wymyślić. Wow!
bo w momencie, w którym upada Imperium Zachodnio-Rzymskie, to na terenie obecnej Turcji, czyli głównie w terenie Anatolii, mamy bardzo mocno rozwijające się, po pierwsze, ludy tak zwanych Seldżuków, czy też Turków Seldżuckich, czyli ten taki, można powiedzieć, core tożsamości późniejszych Turków. Do tego mamy właśnie do czynienia ze wpływami bizantyjskimi i z Rzymianami. Po trzecie, mamy też wpływy amerykańskie. Po trzecie mamy też wpływy afrykańskie i też wreszcie wpływy islamu sensu stricte, to znaczy Anatolia i w ogóle ten region już wtedy jest miejscem, gdzie spotyka się tak naprawdę każda kultura, jaką jesteśmy sobie w stanie wymarzyć. Przykładem takiego procesu, gdzie widzimy tak naprawdę jak w soczewce każdą kulturę, która liczyła się w tamtych czasach, mogą być krucjaty, które właśnie rozgrywały się na terenie między innymi Turcji. I to właśnie krucjaty, które z naszej perspektywy, czyli z perspektywy europejskiej, są jakąś tam, taką wycieczką po prostu gdzieś po to, żeby coś zdobyć, może coś zgrabić, ogólnie się zrelaksować i wrócić i bić się w Europie, czyli prowadzić te ważne bitwy w Europie, a tamto sobie tylko jakby pozwiedzać. Z perspektywy Turcji kształtują całkowicie tożsamość narodową zarówno ludów żyjących w tamtym terenie, jak i po prostu państw czy organizmów państwowych, które albo upadają pod względem czy pod wpływem krucjat, albo też powstają właśnie dlatego, że coś tam się w krucjatach udaje, albo też nie. Najlepszym przykładem czegoś takiego może być bitwa w trakcie krucjat z roku 1071. Bitwa pod Manzikert, w trakcie której Bizancjum przegrywa, i to bardzo wyraźnie przegrywa, z państwem Seldżuków, co jest jednoznacznym komunikatem PR-owym, że władze Bizancjum, czy też zasięg panowania chrześcijaństwa, czy też wpływów w ogóle europejskich w regionie przyszłej Turcji, czy kształtującego się właśnie na dniach tak naprawdę Imperium Osmańskiego, bardzo mocno mięknie. XI i XII wiek to jest ten okres takiego przesilenia, kiedy Turcy, czy ten region, który już za niedługo stanie się już nie do końca Turcją, ale Imperium Osmańskim, czyli tworem, który można powiedzieć, że zawiera w sobie Turcję, po prostu to jest ten moment, w którym Imperium Osmańskie powstanie i ideowo, i też społecznie stanie się takim docelowym punktem, do którego społeczeństwa znajdujące się na obszarze współczesnej Turcji i też sąsiadujących regionów będą dążyć. XIII, XIV czy też XV wiek, to już mówimy tutaj o całkowitej dominacji w regionie Osmanów, czyli imperium zapoczątkowanego przez władcę, jakim był Osman właśnie. I o tym imperium opowiem Ci w osobnym odcinku. Jeżeli oglądasz moje odcinki tak na bieżąco i po kolei, to może być trochę zamieszanie, że Imperium Osmańskie będzie w kolejnym materiale, czyli najpierw Turcja, czyli część Imperium Osmańskiego, a dopiero później ten większy zbiór, jakim jest po prostu Imperium Osmańskie. Ale tak wyszło, to już i tak się stało, to już i tak są same spoilery, więc musisz mi wybaczyć taki nieporządek. A jeśli oglądasz to, w 2025 roku, to mam nadzieję, że nie robi Ci to różnicy i mam też nadzieję, że już widziałeś, czy widziałaś wszystkie inne moje filmy. Ważne jest dla Ciebie, że Imperium Osmańskie to jest taki ciekawy twór, który jest stworzony z kanwy naprawdę wielu, naprawdę różnych kultur i Turcy, to znaczy coś, co będziemy nazywać Turkami, są elementem tej układanki i przez większość czasu są absolutnie kluczową częścią tej układanki. Powiedziałbym, że nawet najważniejszym jej elementem, to znaczy z reguły to są ludy najbardziej wpływowe, najbardziej uprzywilejowane, też pociągające za sznurki handlowo i też znajdujące się po prostu geograficznie w bardzo dobrym obszarze. Tacy władcy jak na przykład Selim I Groźny, albo później Sulejman Wspaniały, czyli odpowiednik takiego połączenia Kazimierza Wielkiego, Roberta Lewandowskiego, Pudziana i Magdy Gessler, czyli taki po prostu ideał władcy, jakim był właśnie dla Turcji symbolicznie, ale też praktycznie Sulejman Wspaniały, stworzą imperium, które jest tak potężne i tak bogate, że po prostu ekspansja polityczna, ale też kulturowa Turcji w XV, XVI, XVII wieku będzie olbrzymia. Jego zasługą jest tylko ekspansja w trakcie jego panowania, ale wiadomo, że w momencie, w którym on umarł, to ona się całkowicie jakby nie przestała, Turcja, mieć znaczenia momentalnie. Ale już niedługo później to znaczenie zaczęło faktycznie maleć w sumie, ale nie od razu. Czyli Sulejman Wspaniały jest naprawdę wspaniały. Taki okres najbardziej odważnych ekspansji Imperium Osmańskiego to jest wiek XVI i XVII. Wiek XVII pewnie doskonale kojarzysz, dlatego że jest to data wielu znamiennych wydarzeń, jak na przykład bitwy pod Chocimiem, czy też bitwy pod Wiedniem. Oba te elementy omawiam właśnie w kontekście Imperium Osmańskiego. Także tutaj już musimy postawić kropkę i zapraszam Cię do kolejnego odcinka. XIX wiek to jest taki czas, w trakcie którego Imperium Osmańskie zachowuje się jak taki międzynarodowy odpowiednik Najmana. To znaczy władcy osmańscy wchodzą w konflikt z każdym, z kim się tylko da. Biją się naraz z Habsburgami, Francuzami, Włochami, Anglikami, Rosjanami,
z państwami bałkańskimi, a raczej z tym, co niedługo państwami bałkańskimi będzie, no po prostu z każdym, kto nie jest Imperium Osmańskim. No i właśnie ten upadek jest początkiem wielu niezależnych organizmów w sumie, bo wiele państw z każdego imperium zawsze się po prostu rodzi. No i jednym z takich nurtów, który będzie odpowiadał, jest bardzo ważny dla tożsamości Turków obecnie, jest powstanie takiej organizacji w Paryżu jak Młodo Osmanie, czyli Młodzi Osmanie. Ta organizacja jest stworzona w takim duchu, który nam, Polakom, jest dość bliski w sumie, czyli w takim duchu wyzwoleńczym, romantycznym, trochę narodowym, ale przede wszystkim republikańskim, idei liberalnych, które w wieku XVIII czy XIX no są po prostu modne, są popularne na świecie. Za powstanie Młodych Osmanów odpowiadają Turcy, oczywiście, między innymi Mustafa Fazil, czyli jeden z takich działaczy tureckich, ale także z jakiegoś powodu Polak. Władysław Plater był aktywnie uczestniczącym właśnie w tym tworze czy ruchu wyzwoleńczym tureckim działaczem. Mimo że Młodzi Osmanie bardzo dobrze rokują, no to nie udaje im się odnieść jakichś długotrwałych sukcesów, ale ten największy sukces to jest społeczny, czy też może społeczno-kulturowy, to znaczy fakt, że istniała taka organizacja w tym niepewnym i niestabilnym dla Imperium Osmańskiego okresie, właśnie sprawiła, że później będzie łatwiej innym organizacjom, bo takim modelowym następcą, który dla historyków jest naturalną konsekwencją no właśnie działalności Młodych Osmanów, jest ruch Młodych Turków. No i tutaj nawet w nazwie nikt się nie oszukuje, że chodzi po prostu temu ruchowi o to, żeby utworzyć właśnie nowy kraj, jakim miałaby być Turcja. Ruch Młodych Turków rozwija się w okresie, który już jest naprawdę apogeum negatywnych informacji czy negatywnych trendów, jeżeli chodzi o Imperium Osmańskie, czy coś, co już jest w sumie tak naprawdę Turcją. Dlatego, że jest to okres przegranej wojny bałkańskiej, czy każdej innej wojny, w jakiej brało udział to coś, co kiedyś było Imperium. Jest to też okres później I wojny światowej, w trakcie której Turcja czy też Osmani poprą państwa centralne, co nie skończy się dobrze dla nikogo, no bo będą oni jednym z tych państw, które zostanie dotknięte czy też pokrzywdzone na mocy traktatu wersalskiego, który będzie wszystko układał tak, żeby najgorzej było tym wszystkim państwom, które nie wygrały I wojny światowej. I chociaż Turcji oberwie się dużo mniej niż na przykład takim Niemcom, no to dalej będą to negatywne informacje z perspektywy przeciętnego mieszkańca terytorium obecnej Turcji. A co no? No i właśnie wywodzący się z ruchu Młodych Turków, dlatego w sumie o nim powiedziałem wcześniej, Mustafa Kemal, znany też w Turcji i też wszędzie w ogóle jako Atatürk, czyli taki Turk Alfa, może tak będzie ci łatwiej zapamiętać, staje na czele zmiany, no i wprowadza republikę, która ma właśnie stać się taką silną odpowiedzią na to, co działo się przez ostatnie dekady, czy też w sumie setki lat z Turcją. Mustafa Kemal zbuduje sobie wiarygodność w społeczeństwie tureckim bardzo silnie nacjonalistycznymi poglądami i też doświadczeniem i zasłużeniem się i też bronieniem bardzo mocno interesu tureckiego. No bo w trakcie, jak rozpada się imperium, no to właśnie tarcia pomiędzy tymi społecznościami, które wcześniej współpracowały w ramach Imperium Osmańskiego, są bardzo, bardzo mocno wyraźne. Świat grecki bije się ze światem właśnie takim arabskim, w tym wszystkim jest Turcja, która jest gdzieś w środku tego całego. Chrześcijaństwo bije się i konkuruje z islamem, wpływy europejskie rywalizują ze wpływami afrykańskimi, różne mniejszości narodowe walczą o swoje prawa, jak na przykład Kurdowie, Ormianie. Wszystko to jest w takim kotle, na który odpowiedzią, zdaniem Ataturka, powinien być bardzo mocny nacjonalizm, no i też rządzenie właśnie twardą ręką, której bardzo po drodze jest siła militarna i sukcesy militarne, którymi Atatürk się może pochwalić, no i właśnie budowanie takiej tożsamości twardego narodu. I no właśnie Młodzi Turcy robią to z wielkimi sukcesami, no i de facto przejmują władzę na początku dwudziestolecia międzywojennego w tym nowym tworze, już oficjalnie można powiedzieć, że jest to Turcja. W październiku 1923 roku powstaje, czy jest proklamowany taki twór jak Republika Turcji. Pierwszym jej prezydentem zostaje no właśnie autor tego sukcesu, też PR-owa twarz nowego państwa, jakim jest właśnie Atatürk, no a jego wizję będą kontynuować no, kolejni nacjonaliści, którzy właśnie reprezentują interes stricte Turcji, czyli takiego wykrojonego fragmentu tego wielkiego tworu, jakim kiedyś było Imperium
Imperium Osmańskie. Turcy na arenie międzynarodowej zostali przywitani w sposób naprawdę pozytywny, dlatego że powstanie silnego państwa w tym regionie było rozwiązaniem wielu problemów dla mocarstw, no, które mogły się spodziewać kolejnych niepokojów społecznych i kolejnych jakichś zamieszań. No i w 1923 znikają na przykład międzynarodowe kontrole różnych obszarów strategicznych w tamtym rejonie i bardzo wiele władzy zostaje faktycznie przez społeczność międzynarodową powierzona bezpośrednio rządowi tureckiemu, no i Turkom. I to wszystko jest przez naród turecki, który właśnie teraz przeżywa rozkwit i takie poczucie, że faktycznie ktoś ich docenił i zauważył, no to są wszystko informacje naprawdę pozytywne. Pozytywne, jeżeli jesteśmy takim modelowym Turkiem, który faktycznie poczuwa się do tego, że jest Turkiem, a nie na przykład Ormianinem albo Kurdem, albo przynależy do jakiejś innej mniejszości i odstaje w pewien sposób od tego kanonu. No powstanie Turcji, tak jak powstanie tak naprawdę większości państw, czy wyodrębnienie się jakiejś grupy, jest okupione bardzo dużym cierpieniem innych grup, dlatego że tożsamość narodową najlepiej buduje się na kontrze, to znaczy jesteśmy nami, bo nie jesteśmy nimi, tak? A nie, że po prostu jesteśmy nami, jesteśmy fajni, tylko my jesteśmy nami i musimy się obronić przed nimi. No i jak skończą się tacy naturalni, intuicyjni wrogowie, czyli na przykład Grecy, którzy w sposób naturalny będą rywalizować terytorialnie z nowo powstałym państwem tureckim, no to po drodze, tak pod nóż, że tak powiem, nasuną się te wszystkie mniejszości, które polityka nacjonalistyczna Ataturka i jego kontynuatorów będzie traktować bardzo, bardzo negatywnie, ale tak było. Mit turecki, czy narracja Turcji jako osobnego państwa, tak jak narracja prawie każdego państwa, no wymagała po prostu wrogów. I tak samo jak coś się rodzi, to coś musi też dostać rikoszetem. Ten ustrój, który w zamyśle czy w modelu jest parlamentarny, jest tak naprawdę dyktaturą. Będziemy mówić, że rozpoczynają się w 1923 czy w kolejnych latach czasy tak zwanego kemalizmu. No i ta doktryna i w ogóle taka idea jak ataturkizm czy też właśnie kemalizm, to jest tak naprawdę nacjonalizm w wydaniu tureckim, który będzie kontynuowany i rozwijany przez lata i jest w pewnym sensie rozwijany do dzisiaj tak naprawdę. No bo kiedy spojrzymy na rację stanu międzynarodową Turcji obecnie, nie, no to w dużej mierze jest to po prostu walka ze wszystkimi, chociaż teraz do bólu uprościłem. No nie, dobra, cofam to. W trakcie II wojny światowej, gdzie Turcja już jako niezależny twór musiała zająć jakieś stanowisko, władcy tureccy, którzy układali sobie tak naprawdę swoje relacje w regionie i mieli do zrobienia kilka czystek etnicznych, no i walkę z sąsiadami, na przykład z Grecją, no ostatecznie zadeklarowali wojnę Niemcom, ale jest to w dużej mierze udział symboliczny w II wojnie światowej. Dużo bardziej angażowali się oni w konflikty lokalne, no dlatego, że to był ten okres, kiedy ta potęga, czyli te zasięgi czy zasoby, jakimi dysponuje Turcja obecnie, czy też waga na arenie międzynarodowej, była nieco mniejsza, ale dalej była olbrzymia. No ale właśnie, co właściwie dzieje się obecnie w Turcji i dlaczego warto na bieżąco śledzić informacje z tego regionu? O tym dowiesz się, drogi widzu, już teraz, dzięki gościowi specjalnemu w tym odcinku, który jest robiony właśnie w ramach takiej współpracy, czyli dzięki udziałowi Orb News. Cześć, witajcie na naszym green screenie. To jest Orb News, czyli najbardziej oglądany kanał według Al Jazeera w 2021 roku na polskim YouTubie, także dziwne, że nas jeszcze nie znacie. A dziś na kanale szanownego naszego kolegi z branży Puchacza opowiem wam trochę o Turcji dzisiaj, o jej polityce i o tym, co właściwie stało się całkiem niedawno, bo Turcja to jest naprawdę fascynujące miejsce, nie tylko historycznie. Dzisiejszą Turcją rządzi Erdogan, czyli postać nietuzinkowa, filantrop, filozof, muzyk country, myśliciel, kontynuator myśli Ataturka, dyktator. I tak, tylko jedno z tych wszystkich stwierdzeń jest prawdziwe. Jest to dyktator, jak można się domyślić. Tak technicznie rzecz biorąc, to może nie dyktator, co prezydent, który ma bardzo dużo prerogatyw po tym, jak wiecie, jego partia zmieniła konstytucję, wyrzuciła urząd premiera z państwa. Czyli jest prezydentem, który odpowiada za bardzo wiele rzeczy. No można by zaryzykować twierdzenie, że za dużo rzeczy, jak na kraj demokratyczny. Ale jest to prezydent, który nie pozwala się nudzić i przelecimy sobie teraz przez parę tych fajnych rzeczy. Turcja skręca sobie w mocno religijną stronę obecnie. Kojarzycie ten taki wielki kościół, który jeszcze zbudował Bizancjum, był sobie kościołem chrześcijańskim przez jakieś 1000 lat. Potem przyszli Turcy, no i stwierdzili, że zrobimy z tego meczet. Ale po jakimś czasie stwierdzono, kurde, w sumie nie róbmy z tego meczetu, może tak wiecie, nie ma sensu, żeby budziły jakieś kontrowersje, jakieś konflikty, po co nam to? Zróbmy z tego po prostu, wiecie, świecką budowlę. Erdogan, jak już możecie się domyślić, nie był fanem tej wizji i po prostu za swoich rządów stwierdził, że zmieni to w meczeto muzeum.
Tak, dla pewności to muzeum, żeby nikogo nie irytować, a meczet, żeby irytować. Także tak a propos jego świeckości. Co jakiś czas zdarza mu się też wkurzyć ekologów. Widzicie, fajnie byłoby mieć kanał istambulski, nie? To byłoby super, monumentalne. No tylko co zrobić, jak obok już jest kanał Bosfor? Zbudować drugi i nazwać go istambulskim. To wynika z wielu zawirowań prawnych, to tłumaczymy w naszym filmie, już starszym. Ale w każdym razie Erdogan nie wziął pod uwagę, że może rozwalić większość zasobów wody pitnej w jednym z największych miast, może trochę rozwalić całe środowisko dookoła, a do tego wydać na to 10 miliardów dolarów. To jest dużo pieniędzy z chińskich pożyczek oczywiście. A dlaczego to robi? No bo widzicie, jak jeden się zatka, to będzie drugi. Dlatego wnosimy, żeby Polska zbudowała drugi centralny port komunikacyjny. Jeden to zdecydowanie za mało. A co u niego słychać ostatnio? Jak na pewno wiecie z historii, bo zakładamy, że historię znacie lepiej od nas, prawdopodobnie skoro oglądacie tak wybitny kanał jak Puchacz. Dobra, raz go pochwaliliśmy, to zrobiliśmy tego taska, już możemy normalnie mówić, okej. Okay. Turkowie bardzo szanują Polaków, wiecie. Lew Lechistanu, Sobieski, w ogóle niesamowity szacunek. Dlatego też Polska i Turcja mają bardzo wiele wspólnych rzeczy, które ewidentnie od siebie nawzajem zgapiają. Na przykład inflacja, wiecie. Polska 7%, Turcja 20%. Znaczy, nikt nie wierzy, że 20%, bo wszyscy są przekonani, że jest gigantycznie więcej, więc Turcja znowu powiedziała, nie damy się znowu pokonać, nie damy się znowu pokonać. I od razu wbili na wyższy level, to nam to imponuje. Ale widzicie, to nie jest tak, że Erdogan jest jakiś tam virgin ekonomistą, który, kiedy przychodzi inflacja, on, wiecie, podwyższa stopy procentowe. Erdogan jest hadem, który stwierdza, że jak przychodzi inflacja, to on obniży stopy procentowe. No a wiecie, co się dzieje z jakimś prezesem banku centralnego, który uważa, że to nie jest najmocniejszy ruch? Czy on już po prostu nie jest prezesem banku centralnego i w ten sposób problem się rozwiązuje. Co prawda zastanawiającym jest, gdzie znajduje jakiegokolwiek prezesa banku centralnego, który stwierdza, że to jest dobry pomysł, ale w sumie już tego nie wiemy, czy po prostu tam obsadził sobie brata, czy może po prostu Turcja nie ma prezesa banku centralnego, no bo nie znajdziesz. Ale to nie jest tak, że to jest wszystko, co pokazuje jego potęgę. Jakby widzicie, 10 państw wezwało do wypuszczenia jednego z więźniów politycznych z tureckiego więzienia, między innymi te państwa to wiecie Niemcy, Stany Zjednoczone, taka poważna liga państw. Na co Erdogan odparł, że co wy mi się w ogóle tutaj w moje prywatne sprawy, to wy nie macie prawa, co wy mi tutaj będziecie mówić, ja wy wycofajcie swoich ambasadorów, w ogóle cały ten personel dyplomatyczny. Na co ktoś ryzykownie powiedział Erdoganowi, to może nie być najlepszy pomysł, jakby to jest de facto zerwanie jakichkolwiek relacji dyplomatycznych z Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, innymi całkiem ważnymi państwami. Erdogan powiedział, dobra, niech wam będzie, to tylko was potępiam, ale doradco, który mi to powiedziałeś, teraz to już nie możesz nic zrobić ze stopami. W sensie tutaj zaklepałeś swój jeden sprzeciw na rok do mnie. Także Turcja wybrała. Dyplomaci, a nie inflacja. Tak serio, te wydarzenia nie są pewnie w żaden sposób powiązane. To już była scenka rodzajowa, nie? Tak, dla jasności. Jego partia dryfuje sobie obecnie na samym dnie poparcia, więc jest szansa, że Turcja się bardzo mocno zmieni. Więc zachęcamy jednak, żeby nas śledzić, bo jeśli coś ważnego się stanie, to pewnie się tego od nas dowiecie. Tak jak o polskiej polityce, zagranicznej polityce. Albo druga opcja, nic się nie zmieni. Erdogan ewentualnie zrobi sobie drugi zamach stanu, więc dalej zachęcamy do followowania, ale może już nie tylko dla Turcji. Wielkie dzięki, Puchacz, było super. Super sprawa. Fajny kanał. Oczywiście historia Turcji czy powstania tego kraju nie kończy się w momencie zakończenia II wojny światowej i trwa dalej, ale gdzieś po prostu taką opowieść trzeba skończyć, więc skoro podstawa programowa kończy historię Polski, nie omawiając z reguły PRL-u, no to my też możemy skończyć historię Turcji, no właśnie w tym momencie, w którym kończy się II wojna światowa i Turcja dalej realizuje politykę, no właśnie bardzo mocno opartą o nacjonalizm, ale też rozwijając po prostu no siebie, jako potęgę w regionie i ważną siłę geopolityczną, o której tak na skali tego, ile wiemy na przykład o Francji czy o Wielkiej Brytanii, no naprawdę niewiele wiemy. A warto wiedzieć więcej, no i mam nadzieję, że ten materiał może Ci posłużyć do tego, żeby troszeczkę swoje rozumienie, swoją świadomość na temat tego, co się dzieje na południe od Krakowa i od Tatr, no po prostu zrozumieć. I to tylko tyle i aż tyle. Zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie do zapoznania się z innymi moimi filmami. Zapraszam Cię jeszcze raz na kanał Orb News, na którym ja również się pojawiam i na którym oświecam widzów tego kanału wiedzą na temat historii Tajwanu. Także jeżeli historia Tajwanu, która również pojawi się na tym kanale, Cię interesuje, to zapraszam Cię bardzo, bardzo gorąco. Cześć, trzymaj się.